Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Oto słowo Pańskie. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Dzisiejsza uroczystość jest bardzo radosna. Mamy złote ornaty. Nie jest to dzień zmarłych, tylko dzień radości wszystkich świętych, którzy wielbią Boga, cieszą się niebem, cieszą się wielką miłością, są zjednoczeni z Bogiem. Ci, którzy przeszli przez 8 błogosławieństw, którzy zostali napełnieni Duchem Świętym pomimo różnych trudnych przeciwności i doświadczeń. Tak jak święty Paweł napisał do Tymoteusza: weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Ten udział w różnych trudach i przeciwnościach każdy ma. Tylko czy jest w tym momencie dobrym żołnierzem Jezusa Chrystusa? Żeby być dobrym żołnierzem Jezusa Chrystusa, to potrzeba tego zjednoczenia z Chrystusem, takiej wierności, tak jak żołnierz, który słucha rozkazów i je wypełnia, wprowadza w życie i widzi zwycięstwo i się cieszy. Dzisiaj w tym liście do świętego Jana z kolei słyszymy, że każdy, kto pokłada w nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak on jest święty. I te 8 błogosławieństw to są sytuacje, w których człowiek pokłada nadzieję nie w swoich siłach, nie w sobie samym, ale w Bogu. I kiedy pokłada nadzieję, doświadcza Bożych pocieszeń. Błogosławieni w języku greckim makarioi, może być to słowo tłumaczone na słowo szczęśliwi, napełnieni Bożym szczęściem, radośni wewnętrznie. Te 4 pierwsze błogosławieństwa mówią o wnętrzu człowieka. I zobaczmy, pierwsze błogosławieństwo. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Co to znaczy być ubogim? To nie znaczy nędznym, stoczonym na margines, w tym sensie, że człowiek porzucił wiarę, porzucił wszelkie zasady, wszystko przetrawił. Jak ten marnotrawny syn żyje ze świniami. O nędznika chodzi o tego, który wszystko ma u Boga. Nie pokłada nadziei w tym, co posiada. Raduje się Bogiem. Nawet wtedy, kiedy wiele rzeczy mu brakuje. Taki święty Franciszek z Asyżu nauczył nas, co to znaczy radość doskonała. Nie jest z tego powodu, co posiadamy, tylko z tego powodu, że należymy do Boga i możemy to wszystko, co jest trudne, co jest jakimś pokrzyżowanym planem w naszym życiu, oddać w ręce Boga. I tak jak ksiądz Dolindo powiedzieć: Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
I przychodzi pocieszenie, przychodzi Boża moc, radość wewnętrzna, nie zewnętrzna, nie jest to jakaś wesołość. To jest pokój serca, to jest radość poczucia sensu, że dzieje się Boży plan. To wszystko należy do Boga. Drugie błogosławieństwo dotyczy tych, którzy się smucą. Nie chodzi tu o rozpacz, nie chodzi o taki smutek, który przeżywał Judasz po zdradzie, który postanowił się powiesić i sam siebie ukarać. Ta rozpacz prowadzi do unicestwienia. Natomiast żal za grzechy, tak jak święty Piotr gorzko zapłakał, spojrzał w twarz Jezusa, to jest pragnienie powrotu, pragnienie przebaczenia. I to takie doświadczenie kończy się radością, kończy się później uwielbianiem Boga, tak jak Piotr po zesłaniu Ducha Świętego był pełen radości, chociaż wiedział, że Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz o moich grzechach, o moich słabościach, o zdradach. Gorzko zapłakał. Czasem trzeba przejść przez taki rodzaj nawrócenia, przez dobry rachunek sumienia, przez żal za grzechy, aby dojść do dobrej spowiedzi i potem ucieszyć się radością z wolności dzieci Bożych po błogosławieństwie i rozgrzeszeniu. Trzecie błogosławieństwo mówi błogosławieni cisi. Cisi to ci, którzy nie skarżą się, kiedy przychodzą trudności, którzy nie są zauważani przez świat. Cisi to ci, którzy mają wnętrze pełne pokoju, rozmawiają gdzieś głęboko z Bogiem. Święta Tereska od Dzieciątka Jezus pokazała małą drogę do nieba właśnie przez taką cichość, przez małe krzyże, małe cierpienia, których nikt nie zauważa, a w sposób taki cichy, niezauważalny można to ofiarować Panu Bogu, jak takie kwiaty rzucające, które rzuca się przed stopy Jezusa. Ta cichość jest niezbędna na drodze do nieba. Człowiek hałaśliwy, który zaraz narzeka, krzyczy, krytykuje, nie jest wewnętrznie napełniony Bożym pokojem, Bożą obecnością. Kardynał Sarach przypomina, że w tej właśnie ciszy, w milczeniu jest moc. Moc Ducha Świętego. Ta moc jest nam potrzebna, żeby pokonać złe moce. Złe moce są krzykliwe, hałaśliwe, bardzo je dobrze widać. Natomiast świętość często jest niezauważalna przez ten świat. Podobno święta Tereska od Dzieciątka Jezus, jak umarła, przełożona tego zakonu karmelitanek, miała coś powiedzieć nad jej grobem, na pogrzebie i podobno powiedziała tylko jedno zdanie. No cóż, była taka jak inne siostry. No tak żyła bardzo cicho, że jej świętość była ukryta. Nie możemy żyć tak jak taka otwarta stodoła, żeby wszystko było widać. Musimy mieć jakieś tajemnice, intymne życie z Bogiem, żeby tylko Bóg wiedział, jaka jest nasza rzeczywistość. Kolejne błogosławieństwo dotyczy sprawiedliwości, tych, którzy pragną sprawiedliwości. W języku hebrajskim ta sprawiedliwość oznacza wypełnianie woli Bożej, czyli świętość. Tak naprawdę każdy z nas potrzebuje tego pragnienia świętości. Kiedy mieliśmy spotkanie z Matką Teresą z Kalkuty, mówiła właśnie o tym, że uczy swoje siostry, misjonarki miłości, że już są święte, ale że zrobią wszystko, żeby tej świętości i nie utracić, i ją pomnożyć. I żeby ją codziennie pragnąć, napełniać się Bożą obecnością, żeby Bóg uświęcał każdą chwilę życia. Ci, którzy pragną tej sprawiedliwości, to ci, którzy pragną wypełnienia woli Bożej, bo to wola Boża jest sprawiedliwa. Kolejne błogosławieństwa dotyczą już naszego posłania do innych. Błogosławieni miłosierni. Najpierw miłosierdzie sami przyjmujemy od Boga. Sami przyjmujemy przebaczenie, ale też sami mamy przebaczać. Mamy też widzieć w drugim człowieku kogoś, kto potrzebuje naszej pomocy. Miłosierny to ten, który jest więcej niż sprawiedliwy. Gdyby została sama sprawiedliwość, to świat stał się w pewnym momencie bardzo okrutny. Potrzeba ten świat wnieść jeszcze taką Bożą miłość miłosierną, która przebacza,
która daje nową szansę. Błogosławieni czystego serca to ci, którzy mają serce nie zasłaniające Boga. W tym sercu widać Boga. Człowiek, który ma czyste serce, będzie miał czyste spojrzenie i na Boga, i na drugiego człowieka. Nie będzie w nim dostrzegał zła. Będzie przede wszystkim widział oblicze Boga. Będzie jakby cieszył się drugim człowiekiem. Będzie w tym człowieku widział możliwość uradowania się, celebrowania spotkania. Natomiast nieczyste serce powoduje, że z tego serca wychodzą różne złe myśli, nieczystości, pożądliwości, wyuzdania, ale też wychodzą różne formy używania drugiego człowieka. Człowiek, który ma nieczyste serce, to serce powoduje, że chce posługiwać się drugim człowiekiem dla swoich własnych ciemnych interesów, brudnych interesów. Chce tego człowieka wykorzystać. Nie chce mu służyć, chce go czasem zniszczyć. To nieczyste serce powoduje, że człowiek ma głupie serce. Bo grzech jest głupotą. Z tego grzesznego serca wychodzą różne grzechy, z których Pan Jezus przypomina, że najgorszym grzechem jest głupota, która prowadzi do piekła. Bo człowiek może wybrać niebo, a wybiera piekło. To jest głupota. Może być człowiek bardzo inteligentny, bardzo sprytny. Najsprytniejszym, najinteligentniejszym ze stworzeń jest szatan, ale i najgłupszym jednocześnie. Nie zawsze musi iść inteligencja z mądrością. Dlatego Pan Jezus zachęca, abyśmy oczyszczali serce i mieli mądre serce. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. To hebrajskie szalom, to nie jest jakiś święty spokój. Niektórzy mówią, że najbardziej popularnym w Kościele jest taki święty, który się nazywa święty spokój. O taki pokój, święty spokój w cudzysłowie nie chodzi. Chodzi o pewną aktywność. O to, że człowiek, który jest posłany przez Boga, niesie pokój. Niesie w sobie pokój najpierw. Wprowadza pewien ład, harmonię, porządek. Jest to pewna całość. Tam, gdzie działa diabeł, diabolos, to ten, który dzieli, przecina. Tam jest niepokój. Tam, gdzie się rodziny kłócą, tam, gdzie małżeństwa się rozpadają, tam nie ma pokoju. Tam jest działalność diabła. Święty Jan napisał, że Pan Jezus przyszedł na ziemię po to, żeby zniweczyć dzieła diabła. Kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, powtarzał do apostołów: pokój wam zostawiam. Nie taki, jak daje świat. I taki pokój, który przyjmujemy, mamy wprowadzać. Przynosić tam, gdzie nie ma tego pokoju. Święty Franciszek z Asyżu to bardzo dobrze odkrył. Jego takim pozdrowieniem było pokój i dobro. Pokój. Matka Boża, kiedy przyszła do świętej Elżbiety, właśnie ją pozdrowiła tym zawołaniem: szalom, pokój. Jej serce się rozradowało. Poruszyło się dzieciątko w jej łonie. A skąd mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Duch Święty wstępuje, kiedy jest przekazywany znak pokoju, kiedy rzeczywiście to robimy z serca. I wreszcie błogosławieństwo dotyczące prześladowań. Ci, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, do nich należy Królestwo Niebieskie. W tym naszym sanktuarium błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki możemy bardziej sobie uzmysłowić, co to znaczy być prześladowanym dla sprawiedliwości. Ksiądz Jerzy jest tego bardzo wyraźnym przykładem. Prześladowanym nie tylko na końcu przez śmierć męczeńską, ale zanim nastąpiła ta śmierć męczeńska jako ukoronowanie jego życia, wcześniej był prześladowany nie tylko przez wrogów Kościoła, ale też i w samym Kościele był często niezrozumiany, był postrzegany jako zły ksiądz. Ale jeżeli to wszystko łączymy z Chrystusem, w Nim pokładamy nadzieję, tak jak ksiądz Dolindo również doświadczył niezrozumienia i przez wiele, wiele lat nie mógł odprawiać mszy świętych, bo był oskarżony o herezję, której tak naprawdę nie popełnił. To jednak ciągle powtarzał: Panie Jezu, Ty się tym zajmij.
I Pan Jezus to wykorzystał, żeby go uświęcić. I czasem tak jest, że nim bardziej człowiek jest prześladowany, i to niesłusznie, trzeba dodać, że jeżeli jest prześladowany z powodu swoich błędów i grzechów, to tam nie ma błogosławieństwa. Natomiast jeżeli jest prześladowany niesłusznie, choć jest zjednoczony z Chrystusem, choć nie popełnia żadnych przestępstw, a jest oskarżany niesłusznie o coś, czego nie zrobił i potrafi spokojnie to przeżywać, oddawać to w ręce Boga, to rzeczywiście wtedy przychodzi ogromne uświęcenie. Bracia, którzy przeżywają prześladowania w krajach arabskich, krajach, gdzie są prześladowani chrześcijanie, często tym, którzy przeszli różne tortury, którym udało się przeżyć, kiedy były pogromy całych wiosek czy miejscowości chrześcijańskich, dają dzisiaj świadectwo, że ich wiara, ich zjednoczenie z Chrystusem jest o wiele większe niż przed tym doświadczeniem. Kiedy rzeczywiście przechodzimy te prześladowania, czasem może być to tak zwane męczeństwo białe, czyli nie ma tortur, nie ma jakiegoś zagrożenia życia, ale jesteśmy dyskryminowani, kiedy jesteśmy wyśmiewani, kiedy inni z tego świata, czy nawet będący w kościele, zaczynają dokuczać z tego powodu, że ktoś się modli, że ktoś więcej na przykład angażuje się w życie duchowe, jest na przykład zaangażowany w to, żeby bronić życia nienarodzonych, to wtedy może doświadczać różnych jakichś form dyskryminacji. Jeżeli przechodzi to doświadczenie w takim zjednoczeniu z Chrystusem, otrzyma ogromne pocieszenie. Może tego być przykładem na przykład pani Mary Wagner, która wielokrotnie była w więzieniu. Kiedy przyjechała tutaj do naszego sanktuarium, niosła ogromny pokój, a po spotkaniu pytała się, gdzie może jeszcze poadorować Chrystusa. Rzeczywiście, kiedy mamy przed swoimi oczyma Chrystusa, to wszystko staje się inne, szczęśliwsze, napełnione mocą. Święty Maksymilian Maria Kolbe, kiedy przybył do Auschwitz i napisał w ostatnim liście do swojej mamy, napisał: Mamo, jest mi tutaj dobrze, bo jest ze mną Chrystus. I powiedział wcześniej, kiedy był jeszcze w Niepokalanowie, do jednego z braci, który narzekał, ile to trzeba się nacierpieć, żeby dojść do nieba, odpowiedział, jeszcze więcej trzeba się nacierpieć, żeby pójść do piekła. Bo dlaczego? Dlatego, że jeżeli żyjemy dzisiaj, już teraz z Chrystusem, to pomimo wszystkich tych trudności i przeciwności otrzymamy coś, czego inni nie otrzymają. Bożego Ducha, Boże pocieszenie. I życzmy sobie dzisiaj w tym dniu wszystkich naszych patronów, żeby właśnie to Boże pocieszenie, ten Boży Duch nas napełniał, uświęcał i bezpiecznie prowadził do zjednoczenia z Bogiem, czyli do nieba.